rzucimy sobie okiem na Vitocrossala 100. Porównuję go do Vitodensa 200. To podobne, tamto podobne, w zasadzie wszystko podobne. No i tak, i nie. Największą różnicą pomiędzy Vitodensem 200 a Vitocrossalem to jest pojemność wodna samego urządzenia. W tej jednostce 160 kW mamy aż 100 litrów wody. I to sprawia, że ten kocioł, gdyby był połączony z kilkoma biegami grzewczymi, w zasadzie nie wymaga ani sprzęgła hydraulicznego, ani bufora, po prostu on sam ma już na tyle dużo wody, że nie trzeba mu zapewniać odpowiedniego przepływu, aby mógł spokojnie pracować. I to jest w zasadzie największa różnica pomiędzy Vitodensem 200 a Vitocrossalami wszelkiej maści tak naprawdę. Vitodensa 200 od tak dużej mocy już nie ma, największa jest 120. Ile ma litrów, nie wiem, sprawdzę, będzie tu informacja, ale strzelam, że więcej niż 20 litrów to on mieć nie będzie. Może się pomylę, może nie, przekonamy się już jak będę w domu. Co tak naprawdę daje nam ta pojemność wodna w przypadku Vitocrossala? Ano, święty spokój, jeżeli chodzi o instalację i odbiór, w zasadzie odbiór po stronie instalacji. W przypadku Vitodensów 200 bardzo ważne jest zapewnienie odpowiedniego przepływu przez kocioł, a tym samym odbioru ciepła. W momencie, kiedy taki kocioł ma za mały przepływ, albo się nie włączy, bo w każdym Vitodensie 200 dużej mocy jest czujnik przepływu i jeżeli przepływ jest zbyt mały, kocioł się w ogóle nie włącza, albo kocioł będzie taktować. Bo zarówno ta jednostka, jak i Vitodens 200 ma modulację 1:5, czyli nie jest to tak super dobrze i nisko, jak w przypadku kotłów mniejszej mocy. Natomiast dalej pozostaje moc startowa i proces kalibracji, przy której kocioł pracuje raczej z 70-80% mocy znamionowej i musi być zapewniony wtedy odbiór. I ten kocioł przez to, że już ma w sobie dużo wody, to najpierw siebie zagrzeje i jakby ma ten pas startowy, o którym wspominałem w filmie o taktowaniu, sam w sobie. Natomiast Vitodensowi 200 trzeba to zapewnić, zarówno małej mocy, jak i dużej. I jest to w sumie z jednej strony bardzo duża zaleta, bo upraszcza to instalację i zastanawianie się, jak ją dobrze zrobić, bo w zasadzie jakby ją nie zrobić, to będzie z takim kotłem jakoś lepiej bądź gorzej działać, ale raczej dużo lepiej będzie działać Vitocrossal przy braku przepływu niż Vitodens 200. Natomiast jest to wada od tej strony, że gdy latem grzejemy tylko zbiornik ciepłej wody, to kocioł najpierw musi zagrzać te swoje 100 litrów, w tym przypadku konkretnym, a dopiero później zagrzeje na przykład 300 czy 500 litrowy zbiornik. No i każdy cykl to jest zagrzanie siebie, zagrzanie zbiornika i te 100 litrów wody, które grzeje kocioł, no jakby się w pewien sposób później marnuje, no bo ta energia raczej później już jest niewykorzystywana. Chyba żebyśmy mieli ciągły odbiór ciepłej wody, ale to się raczej rzadko zdarza. No i druga jakby kwestia związana z różnicami, no to owszem, ten kocioł jakby ma tą pojemność wodną i ona ma tam tą drobną wadę, że jakby zużywa więcej energii, jeżeli mamy grzanie na przykład ciepłej wody użytkowej. Natomiast no, cena katalogowa 60 kW jednostki Vitocrossala. Niestety większych nie znam, bo jakby one nie są oficjalnie dostępne, trzeba każdorazowo składać zapytanie. Wynosi około 50 tysięcy netto, natomiast Vitodensa 200 o takiej samej mocy, z taką samą modulacją, w zasadzie z takim samym osprzętem, bo do jednego i do drugiego trzeba dokupić pompę, zawór bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. Zapłacimy już 22 netto w katalogu, więc jest spora przepaść i nawet gdybyśmy mieli dorzucić zbiornik buforowy, który nam zapewni odbiór ciepła w przypadku okresów przejściowych bądź zamknięcia się wszystkich jakby obiegów i dodatkową jeszcze pompę za buforem, to i tak i dorzucić jeszcze oczywiście robociznę, no bo te elementy same się nie wniosą, nie złożą, nie zamówią i tak dalej, to i tak pewnie będziemy do przodu. Natomiast to rozwiązanie jakby jest, no po prostu za tą wygodę płacimy, wygodę jakby i brak zastanowienia płacimy
trochę więcej, bo i tak prawdopodobnie w takich instalacjach kocioł nie jest wcale największym kosztem. No bo te 60 czy 160 kW, jak tu w tym przypadku, coś grzeje, czyli ileś, naście, dziesiąt tych grzejników jest i te rurki do tego trzeba poprowadzić. W kwestii jeszcze takich różnicowych, które tak jak mówię, niby są te rzeczy podobne i w tym kotle. U nas Vito Densu 200 generalnie wydaje mi się, że sprzedaje się więcej. Części są bardzo podobne, albo nawet dokładnie takie same. Dokładnie takie same, nie podobne, ale dokładnie takie same, przynajmniej w niektórych elementach, jak w Vito Densach 200 z tamtej generacji. Więc dostępność części u nas, u serwisantów powinna być lepsza, bo po prostu część rzeczy i tak już się powtarza z Vito Densów 200 małej mocy. Tutaj te rzeczy są podobne, zasada działania jest podobna, w zasadzie prawie taka sama, ale po prostu części są inne. Więc jeżeli coś się zepsuje, no to raczej trzeba zamawiać. No chyba, że ktoś ma naprawdę sporo tych kotłów w obsłudze, no to wtedy pewnie będzie mieć na półce wentylatory czy armatury gazowe, aczkolwiek tak jak mówię, no tutaj na przykład wentylator jest różny dla mniejszych Vitocrossali, później dla średnich i dużych jest też inny. W Vito Densach 200 w zasadzie chyba do 90 kW jest dokładnie taki sam wentylator. Armatury gazowe są takie same, albo jest taka sama, bo tam bywają dwie, jak w starych Vito Densach 200, więc ta powtarzalność części ma też znaczenie od strony później napraw eksploatacji. I jeszcze może kilka słów o tym nieszczęsnym zładzie wody kotła, czy o tej jakby pojemności wodnej kotła. Bo jakby to, że tutaj nie musimy o tym myśleć, nie oznacza, że Vito Densa 200 nie da się tak spiąć instalacją, żeby wszystko grało. Tak jak mówię, warto byłoby do takich Vito Densów 200 dorzucić po prostu zbiornik buforowy. One wcale takie drogie nie są. I będzie efekt podobny, a mamy jakby urządzenie bardziej dostępne od strony serwisu prawdopodobnie. Bo tak jak mówię, tych urządzeń trochę mniej się chyba sprzedaje. Przynajmniej ja ich mniej widuję, chociaż i tak jest ich całkiem sporo. Jak na takie typowo komercyjne rozwiązania. I co? Myślę, że jeszcze pokażę Ci, jak on wygląda w całości, bo i tak jest to naprawdę kompaktowe urządzenie w porównaniu do mocy. I tu jak widać, poza moim kluczem, no kocioł jest o połowę mniejszy od poprzednika olejowego starego typu. Z tyłu syfon, rura spalinowa od dołu, zawór bezpieczeństwa i manometr to już rzeczy są osobne. No to tyle. Wszystkiego dobrego.